Ja cały czas jestem koło wozu transmisyjnego, ja nie mówiłem, mówiłem wiele o tym wozie, natomiast nie mówiłem w ogóle jeszcze o tym urządzeniu tutaj. To jest wóz SNG, który umożliwia z każdego miejsca na świecie bezpośredni przekaz, między innymi także i do Państwa odbiorników. Jest teraz okazja, żebym i ja zawitał do Champions Baru. Ja tylko dodam, że dzisiaj dla VC Sport pracują jeszcze 4 takie wozy transmisyjne. 2 w Warszawie, 1 w Gdańsku, 1 we Wrocławiu. Uważaj, Kamil, bo się przewrócisz, bo tam jest dużo kabli. W sumie ponad 30 kamer i blisko 150 ludzi zaangażowanych w ten przekaz dla Państwa domów stałego dzisiejszego wydarzenia sportowego. Ja tylko dodam, że z dziennikarzami, z którymi Państwo się spotkali dzisiaj, z Przemkiem Babiarzem, Maćkiem Kurzajewskim, Edkiem Durdą, jeszcze nie, ale jest jeszcze także oczywiście Bożydar Iwanow, są to ludzie od dziś pracujący dla Wizji Sport. Nie są to ludzie wynajęci specjalnie na tę okazję. Są to ludzie od dziś, ludzie Wizji Sport. A teraz ja przechodzę do Champions Baru. Za sekundę się spotkamy właśnie tam. No, ciekawy jestem, jak długo będzie tak naprawdę trwała ta sekunda. Ci z Państwa, którzy byli kiedyś w hotelu Marriott, wiedzą, że Robert ma jednak do pokonania pewien dystans, ale on ma pod tym względem również doświadczenie, ponieważ też troszeczkę sport kiedyś uprawiał i w związku z tym pokonanie tej przestrzeni pewnie zbyt wiele czasu mu nie zajmie. Robert, już witam Cię serdecznie jestem w środku. Zresztą nie po raz pierwszy tutaj jestem w Champions Barze. To jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście można oglądać sobie transmisje sportowe. Te również pokazywane na antenie Wizji Sport. Można tutaj się czegoś napić, można również smacznie zjeść. Tu Państwo widzą potrawy gdzieś przygotowane. Jest kucharz, ja może Pana kucharza poproszę. Czy można na momencik z Pana skorzystać tutaj? Może Pan podejść do nas? Czy może Pan zdradzić, jakie to są specjalności Champions Baru w ogóle? No, Magic Fingers to są paluszki z kurczaka. Hokejowe paluszki to są paluszki zrobione z sera mozzarelli. Mamy również specjalność hamburgera. Hamburger jest podawany z Teksasem, czyli z salsą, można to również podać z pieczarkami. Również mamy różnego rodzaju sałatki, sałatki wegetariańskie, no mnóstwo, desery również mamy. No, mogę jeszcze z gorących dań polecić zupę. Zupa dzisiaj jest akurat selerowa, bardzo smaczna. No, dużo rzeczywiście smakowyków, mówił pan Mieczysław Wojciechowski. Tutaj można zjeść, na tych monitorach się ogląda różne wydarzenia sportowe. Tu jest drink bar, tu jest, o, Przemek Babiarz, cześć. Cześć. Ja może od razu pójdę już do stołu bilardowego, bo tam są również zgromadzeni ciekawi ludzie. Jest Bogusław Wołkowski, mistrz świata w trikach, ale z nim się spotkamy może później. Ale teraz ja bym chciał skorzystać i przedstawić Państwu pana Krzysztofa Kruka. Jest Steve Davis, no, wielka niespodzianka, to może później. Pan Krzysztof Kruk, witam Pana, może nie był błyskotliwym zawodnikiem w przyszłości, ale był znakomitym sędzią i jest prekursorem bilarda w Polsce. Czy może Pan zdradzić, no, skąd tu Pana zamiłowanie do bilarda właśnie? Znakomite opinie Pan mnie ma, bardzo się cieszę. Zawodnikiem nigdy nie byłem dobrym, skąd zainteresowanie? W Polsce był nowy sport, bilard tworzył się snooker. Lubię tworzyć nowe rzeczy. A to akurat było po linii moich zainteresowań, to raz, bilard oglądałem na świecie w wielu miejscach, a druga, wprawdzie rzecz prywatna niemalże, ale bardzo istotna. Mój syn w to dobrze dogra. Był mistrzem Polski w kategorii młodzieżowej, teraz jest cały czas w czołówce snookera. To mobilizuje, może mi Pan wierzyć. Bilard jest rzadko pokazywany na antenie telewizji, zwłaszcza w Polsce. Czy uważa Pan, że jest to sport miły dla kamer telewizyjnych? Zdecydowanie tak. To jest sport, w którym może brać udział zarówno kamera stacjonarna, jak kamera ruchoma. Kamera pokazująca stół z różnych pozycji, z różnych punktów. To pozwala na ustawienie wielu reklam. To ściąga sponsorów. Sport się rozwija dzięki pieniądzom. Teraz nie ma innego wyjścia. Na pewno jest to sport rozwojowy i telewizyjny. Zdecydowanie telewizyjny. A są różne rodzaje bilarda. Jest pool bilard, snooker i tak dalej. Który z nich jest najbardziej atrakcyjny dla kamer? Tu nie można powiedzieć najbardziej atrakcyjny. Wszystkie są atrakcyjne. Atrakcyjne zależy od tego, jacy zawodnicy są przy stole. Jeśli zawodnik jest dobry, wysokiej klasy, każda zadania bilarda jest atrakcyjna. Widzimy przy stole Steve'a Davisa. Dziękuję panu Krzysztofowi Krukowi. Popatrzmy, co się dzieje na... Jeśli zawodnik jest dobry, wysokiej klasy, każda zadania bilarda jest atrakcyjna. Widzimy przy stole Steve'a Davisa. Dziękuję panu Krzysztofowi Krukowi. Popatrzmy, co się dzieje na stole bilardowym. A za chwilę pałeczkę przejmie Przemek Babiarz. Nie stoi.
Krzysztofa Truka jeszcze będziecie wykorzystywać, czy on sobie może pójść na spacer?